Witaj na kanale Gracz Fan. W dzisiejszym materiale opowiem Ci o tajemniczej rasie kosmitów, która podobno żyje w cieniu ludzkości i tak naprawdę rządzi Ziemią. Z góry dziękuję za postawienie lajka i komentarza, bo pomaga to w rozwoju kanału. Reptilianie, zgodnie z popularnymi teoriami spiskowymi, to mityczna rasa istot wywodzących się z kosmosu lub z podziemi naszej planety, które posiadają cechy gadów, zwłaszcza jaszczurek. Liczne teorie sugerują, że gatunek ten jest obecny na Ziemi od dawnych czasów i odgrywa istotną rolę w kształtowaniu cywilizacji ludzi. Reptilianie mają zdolność do zmiany swojego kształtu, co pozwala im na kamuflaż wśród ludzi, a obecnie według szacunków posiadają olbrzymią władzę nad światem, kontrolując politykę, finanse i media. Uważa się nawet, że niektórzy przywódcy świata i prezesi najbogatszych korporacji są w rzeczywistości przedstawicielami tego gatunku i ukrywając się w ludzkiej postaci rządzą w cieniu, realizując własne interesy kosztem społeczeństwa. Według opisów tych, którzy mieli rzekomo kontakt z reptilianami, istoty te posiadają charakterystyczne cechy anatomiczne, zbliżone do dobrze znanych nam gadów. Ich skóra jest często opisywana jako łuskowata i chłodna w dotyku, a ich oczy mają pionowe źrenice. Niektóre opisy wspominają także o ostrym, ząbkowanym uzębieniu oraz długich, smukłych ogonach. Reptilianie posiadają zaawansowaną technologię, która znacznie przewyższa ludzkie osiągnięcia. Mówi się, że dysponują oni statkami kosmicznymi zdolnymi do podróży międzygwiezdnych oraz urządzeniami umożliwiającymi manipulację energią i materią. Ich technologia pozwala im również na kontrolę nad ludzkimi umysłami oraz na ukrywanie swojej obecności na Ziemi. Teorii na temat pochodzenia reptilian jest naprawdę wiele, ale większość z nich sugeruje, że te istoty pochodzą z odległych galaktyk lub wymiarów, gdzie panują zupełnie inne warunki życia niż na Ziemi. W ramach ciekawostki niektórzy badacze spekulują, że reptilianie mogą być odległymi krewnymi dinozaurów, które kiedyś dominowały na naszej planecie. Starożytne kultury na całym świecie są pełne opowieści o istotach, które przypominały gady i miały kontakt z ludźmi. Wielu badaczy uważa, że mity te mogą być odzwierciedleniem rzeczywistych zdarzeń lub obserwacji starożytnych ludzi, które z biegiem lat przekształciły się w legendy. Przykładowo w starożytnej mitologii sumeryjskiej istnieją opowieści o Anunnaki, bóstwach, które przybyły na Ziemię z innej planety. Według tych mitów Anunnaki miały uczestniczyć w stworzeniu ludzkości oraz w naukowym eksperymentowaniu na ludziach. Niektórzy badacze sugerują, że opisy Anunnaki przypominają cechy reptilian. W mitologii Majów istnieje postać znana jako Kukulkan, która była uważana za bóstwo węża i przynosiła ludzkości wiedzę i cywilizację. Podobne opowieści o gadzich bóstwach występują również w mitologii Inków i Azteków. W starożytnym Egipcie istniało zaś bóstwo o imieniu Sobek, które według dawnych zapisków posiadało głowę krokodyla i było uważane za opiekuna Nilu i płodności. Choć mitologie starożytnych kultur są pełne opowieści o istotach przypominających gady, prawdziwość tych opowieści pozostaje otwarta na interpretacje. Czy reptilianie mieli naprawdę kontakt z ludźmi w starożytności, czy też są jedynie wytworem ludzkiej wyobraźni? Odpowiedź na te pytania nadal pozostaje niejasna, co tylko dodaje tajemniczości temu fascynującemu zagadnieniu.